Hola Mariachi, wszyscy inni, z tej strony Poziomka, to kolejny odcinek z gry Reksio i Kapitan Nemo. Reksiu, proszę, przywitaj się. Ej, powoli zdaję sobie sprawę, że to już koniec, znaczy koniec, wiecie, jesteśmy coraz bliżej końca, zbliżamy się ku końcowi i to jest przerażające, no bo wiecie, jeszcze jak grało się w Czarodziei, no to miało się takie myśli pokroju... Witajcie, przyjaciele plemienia Popaczy! Witaj, dzielny biały psie! I ty widzi nas dwa razy! To ja? Że jeszcze zostały nam tylko dwie części, nie? A tutaj... hello, już kończymy! Nie chcę. Czy teraz wreszcie możemy spenetrować waszą świętą grotę? Plemię Popaczy już nie być obrażone! Wódz siedzący byk po turecku was oczekuje. Oj, Reksiu, najpierw krowy, teraz byk. Mam złe przeczucia. Reksiu i Kretes wkroczyli do oka bobra. Okazało się, że to nic innego jak... Jeszcze jedna komnata starożytnych kredonów. Poznaję po charakterystycznym module. Cyk. Nic, nic? Zniszczone. Aha, tylko tyle, okej. Okay. That's everything, okej. Okay. No nie. No nie, ci kopacze w ogóle nie dbają o zabytki. Okej, okay. Wiecie, tak chcę wszystko poklikać, bo oni i tak konkretnego nic nie mówią. O, tu coś będzie. A jednak, i to właśnie te, których nam brakuje. Serio? Zniszczone. Ale wieśniaki. Tu jest narysowane, jak doszło do katastrofy. Tyle, że niewiele rozumiem. Z jednej strony księżyc, z drugiej słońce. Jakby uwięźli między nocą a dniem. Między wczoraj a dziś. No to mówimy tu o linii zmiany daty, prawda? Filias Fogg nas uratuje. A, więc to tak. Jakiś wulkan wyrósł i rozwalił pływającą wyspę kretonów na pół. Wprawdzie nie jestem wulkanologiem, ale... strzelam, że takie wulkany rosną latami. Lub też setkami lat. Jak dobrze, że mamy dziennik. A co będzie na końcu korytarza? Trzecia grupa rozbitków. Czyżby przodkowie naszych nowych przyjaciół, plemienia bobrów? Oj, przepraszam, przerwałam mu, nie chciałam. Zniszczone. Po masku, przestraszyłeś mnie. To musi być ten ich wódz, siedzący byk po turecku. Po charakterystycznym sposobie siedzenia. O matko, dobrze, że kret, bo już się bałem, że faktycznie byk. Hołk! Hołk. Przyjaciele, zapalcie ze mną fajkę pokoju. Tak. Nie, dziękujemy. Minister zdrowia ostrzega i w ogóle... no to ja też nie zapalę. Tylko ją tak pociupkam. Nie. Nie mogę się śmiać. No to może ja zagaję. Wodzu, co to za grota i czemu jest taka ważna? Czcimy w niej duchy naszych przodków. Dawno temu przybyli zza wielkiej wody, z miejsca, w którym zachodzi słońce. Wydrążyli tę oto grotę w górze, którą nazwali Molimul. Molimul? Moli. Piękne imię, prawda? Ciekawe, co to znaczy. Znaczy ta, która wszystko widzi. Trzeba uważać. Siedziba. No właśnie, skoro mowa o siedzibie, wie może wódz, jak nazywa się siedziba starożytnych kretonów? Mu. Mu? Znowu mu? No nie wierzę. A szło nam tak dobrze, no ja się załamię, wodzu. To twoje ostatnie słowo? Tak! Mu! Mu matku! Nie. W pamięci plemienia kopaczy nie zachował się żaden Amon Kretes. Chodźmy już, Reksiu. Tak, idźcie już. Siedzę, bo usiadłem, żeby się położyć, a nie żeby siedzieć. Dzięki, Dziena. Naprawdę nam niczym nie pomogłeś. To jest to coś ważnego, co nie wiemy, co to jest, ale posłusznie przerysowujemy do notesu, bo jak w pierwszym akcie strzelba wisi na ścianie, to wiadomo, że kiedyś wystrzeli. Nasze plemię chętnie kupi strzelby.
Wydaje mi się, że to było ważne do zapamiętania, ale mało pomysł z tego. Nie mam strzelby, nie, spadamy. Jestem pasyfistka, sorry. Nie no, takie 50-50 z tym pacyfizmem u mnie, bo w sumie jestem antybroń, ale jakbym dostała broń, to pewnie chciałabym ją wypróbować. Nie mówię, że na kimś. Co ja mam pod kolanem, o matko? Ej, to jest... O matko. O... Wow. Czy to jest pan kleszcz? O kurde. Czy to jest pan kleszcz? Czekajcie, cięcie. Okej, wróciłam. Kryzys zażegnany. Kochani, miałam pod kolanem. Nigdy czegoś takiego nie miałam. To nie był kleszcz, ale to była drzazga. I dobrze, że ją wyciągnęłam. Dałam radę. Nigdy więcej. No i co teraz? Czaku! Trochę jednak żałuję, że nie dane mi było wykopać góry z półobrotu. A co by pan powiedział na cały kontynent? Wykopać z półobrotu kontynent? Tak, Amerykę zresztą. Musi się pan udać do Panamy i jak się pan pospieszy, jeszcze zdąży pan wykopać kanał panamski. No to się pospieszę. No i git. Wiecie, co jest śmieszne, że ja w ogóle wcześniej bawiłam się w tym miasteczku i nie musiałam się wracać, żeby mu ta kulka... kulka czegoś tam, no... przyszła. Zobacz, Lechiu, to nie jest zwykła kulka. Dobra, to już wiemy, możemy wracać? Tak szybko? Znowu nic. Ech, Lechiu, czy nam w ogóle pisany jest powrót do domu? Jeszcze nie, powiedział narrator i zabrał się wreszcie do pisania powrotu do domu. Powróciwszy na pokład Nautilusa, Reksio i Kretes pospiesznie streścili swoją przygodę na Dzikim Zachodzie. I w końcu mogliśmy porozmawiać z ich wodzem. I co powiedział? Właściwie nic. A właściwie co rozumiesz przez nic? Na pytanie o siedzibę starożytnych kredonów odpowiadał mur. Tak samo zresztą jak ci mędrcy z Shangri-La. Mu? Tfu. Czemu nie mówiliście tak od razu? A co to zmienia? Wszystko. Wiem, gdzie leży mur. Au? Całkiem niedaleko tej wyspy, na której szukaliście prowiantu. Byłem tam parokrotnie. No matko, czemu wcześniej nie powiedziałeś nam o wielkim lądzie? Bo to nie jest ląd. Zresztą sami zobaczycie. Płyniemy. To jest Nautilus pewnie jakaś ta wyspa. Odbił się od wybrzeży Ameryki i ruszył żyjąca, z powrotem nie? Na zachód ze swoją maksymalną mocą 100 węgorzy elektrycznych. Domu! Do domu! Tym razem podróż przebiegła sprawnie i niemal bezproblemowo. Nie wiem, Reksiu, czy je zniosę? Co? Karimato, czyż byś spodziewała się jajka? Jego jajka, papo, przecież... Powiedziałaś, że nie wiesz, czy je zniesiesz. Mówiłam o rozstaniu, nie o jajku. Wiem, co słyszałem. Będę miał was na oku. Koniec rozmowy. Wreszcie któregoś dnia kapitan Nemo rzekł niespodziewanie. Niespodziewanie? Co niespodziewanie? Niespodziewanie jesteśmy na miejscu. Szybciej niż zakładałem. Na twoim miejscu nie zakładałbym tego. Tu nic nie ma. Mylisz się, krecie. Oto mu. Wow. Piękne. Hał, hał, hał. No, ale niestety zupełnie zatopione. Przy Atlantydę. Nie zupełnie. Jest jedno niezatopione miejsce. Zresztą właśnie do niego dopływa. Próbowałeś dostać się do środka? Wielokrotnie, ale nigdy nie znalazłem wejścia. Ile zostało do końca tej gry, bo trochę się obawiam teraz. No, jesteśmy. Stoi w morzu Kreton i w Rzym. Co powiedziałeś? A, taki wierszyk mi się przypomniał z dzieciństwa. Matek mi go opowiadał. Wierszyk? Stoi w morzu Kreton i w Rzym. Patrzy w przyjaciela oczy i między nimi leży przejście, w które kiedyś kogut wskoczy. Niesamowite. Hał, hał. Bo widzicie, ja też znam jeden wierszyk z dzieciństwa. Stoi w skale wielki kogut, patrzy w przyjaciela oczy, między nimi leży przejście, które kiedyś Kret przekroczy. U matku dosyć podobny. Nie tyle podobny. To dwie części tego samego wierszyka. Chyba czas, żebyś im powiedział, papo. Chyba tak. Widzicie,
Ten wierszyk to wskazówka prowadząca do skarbu, a ja poświęciłem całe życie, żeby go odnaleźć. Wierszyk przekazał mi ojciec, a jemu dziadek, a dziadkowi jego ojciec. To jest ten pomnik. Autorem wierszyka był mój praprzodek, wódz Kukuryk. No nie gadaj. Towarzysz Amon Kreteca? Właśnie on. Widzicie? Dawno temu Amon Kretes i mój praprzodek Kukuryk odnaleźli jednak wejście do siedziby starożytnych Kretonów, ale nie byli w stanie przez nie przejść, bowiem było zalane wodą. Postanowili osiedlić się na pobliskich wyspach i przekazywać wiedzę o zalanym przejściu kolejnym pokoleniom aż do momentu, w którym technologia pozwoli przez nie przejść. To dlatego wybudowałeś Nautilusa? Tak. Ale niestety to nie wystarczyło. Amon Kretes i Kukuryk byli wielkimi przyjaciółmi. Chcieli, żeby ich potomkowie odnaleźli skarb razem. Dlatego podzielili wskazówki na temat ukrytego wejścia i ukryli je w dwóch częściach wierszyka. Ja otrzymałem w spadku tylko jedną część. A ja drugą? Czy to oznacza, że... Tak, Kretesie. To ty jesteś potomkiem Amon Kretesa. Od początku o tym wiedziałeś. Domyślałem się. I dlatego postanowiłem wam pomóc. Trzeba było powiedzieć. Oszczędziłoby nam to wszystkim mnóstwo czasu. To nic by nie zmieniło. I tak nie wiemy, gdzie jest wielki kogut z wierszyka. Czyżby? Pokaż no jakąś mapę, kapitanie. Nie, nie gdzie jesteśmy? Tu, koło Kretu. Myślałam, że będę musiał się rozwiązywać. To kogut jest tu, na tej wyspie. Tu? Tam, gdzie szukaliście prowiantu, jesteś pewien. A ten! Tak, Bóg Twaróg. Dobrze znam tę wyspę, bo się na niej urodziłem. I pomyśleć, że szukałem go nawet u Masajajów. Hał, 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 hał. Tak, jak to było w tym wierszyku? Że posągi patrzą sobie w oczy. A przejście jest między nimi. Czyli tu. Gdzieś wśród tych wysepek. Płyniemy. Tylko jak my znajdziemy to przejście wśród tych koralowych wysepek, Nautilus może tego nie wytrzymać. Gdzie widziałeś te wysepki, Reksiu? W notesie? Którym? Naszym archeologicznym? Zobaczmy. Nie, nie... O nie. O, a co to? Jakie wysepki? Te starokretońskie bohomazy? Hał, 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 hał. Możesz mieć rację. Chyba mam tego więcej. Ha. Hał, hał. Hał, hał. No dobra, to chyba wszystkie. Aha. Spróbujmy je jakoś dopasować do siebie. Czyli nie tam... Nie. Kretes rozsiadł się nad mapą. Hał, 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 hał. Prawym przyciskiem myszy mogę sobie obkręcać? Co ty bredzisz, Reksiu? Jakiej myszy? Ale lewa, prawa. Jak nie mogę obkręcać? Nie mogę! Okej, dobra. Nie mam bladego pojęcia, co mogę tu zrobić. A może... Naprawdę? O, teraz mogę, dobra. Git! A ja to połączyłam, czy... O kurde. Ej, czujcie, że... Aha, muszę to chwycić. Nie mam najmniejszego pomysłu na to. Ja nawet nie wiem, gdzie jesteśmy. I jak ja mam to niby usadowić? Co ja robię ze swoim życiem? Jakaś może podpowiedź? Łamatko, ja... Wygląda... Patrzcie, ryba. Jakaś podpowiadajka może? I need podpowiadajka. Nie wiem. Aktualnie brak pomysłu. No są wyspy, nie? Ale... Co mi z tych wysp? Powtórzcie mi proszę priorytety.
Co? Ej, to jak strzałka jest, ej git. Ale... Czemu tego nie mogę podnieść? Aha! Czyli jesteśmy... Jesteśmy do... I tu jakoś... Pasuje jak ulał! Jest! Reksiu, jesteś geniuszem! Git! To wskazówka, a właściwie wielka strzałka. Wskazuje punkt, w którym jest ukryte przejście. O, dokładnie tu. Kapitanie Nemo, ster prawo na burt. Dzięki starokretońskiej wskazówce Nautilus bez problemu odnalazł ukrytą zatoczkę, a w niej... O matku, to! Ukryte przejście do muru. Och, szukałem go przez całe życie. Mój skarb. Jestem tak blisko, a tak daleko. O co chodzi, papo? Zanurkujemy i zaraz tam będziemy. Niestety to niemożliwe. How? Właśnie odkryłem, że większość węgorzy elektrycznych, które napędzają Nautilusa, uciekła, korzystając z przeciągniętej do granic możliwości poprzedniej sekwencji animowanej. A co to jest? O, część silnika. Nieważne. Energii wystarczy jedynie na zanurzenie. To zanurzmy się i spróbujmy nałapać nowych. I lepiej nie przeciągajmy tej sekwencji, bo ucieknie reszta węgorzy. Słusznie. Musimy nałapać elektrycznych węgorzy, tak by napełnić cały akumulator. Prąd się skończył. Poczekamy i zobaczymy, co się stanie. Po jakimś czasie... No i proszę, nasze węgorze stanęły na wysokości zadania. Próbujemy jeszcze raz. Co ja mam zrobić? Jak się nie mogę podnieść. Średnio podnoszę. Jak ja mam je złapać? Mamy go! Aha, normalnie. Oby tak dalej. No i go. Ale on wolno jedzie. Nie wiem, co robi mi spacja, naprawdę nie wiem. Ale to wolno idzie, to powinno iść tak wolno w górę. Bo tego nie wiem. Zanim my tam dojedziemy, to minie milion lat. O, dobra. On nie będzie moim węgorzem. Nie zdąży. Chyba tu się najbardziej opłaca tylko stać w jednym miejscu, naprawdę. Przynajmniej tyle. Teraz uciekamy. A po co mi strzałka w bok, skoro ona i tak nic nie daje? I odwrócimy się po prostu. I zjemy węgorza. Na śniadanko. Boję się użyć spacji, wiecie? Boję się, że jak jej teraz użyję, to mi zejdzie ten prąd czy coś i będzie taka trochę kiepskawa sytuacja. Dobra, muszę iść w samą górę. Aha, dobra. O, jest odrzut. Ale używajcie go z miarą, bo zużywa diablo dużo energii. Przynajmniej wypróbowałam, dobra. I już wiem. Teraz już wiem. Chcę na górę. No fajnie, nawet mi... Widzieliście, użyłam spacji i na nic mi ona. To będzie okropny poziom. Nienawidzę tego poziomu. Po prostu mieli, że użyłam spacji, to jeszcze się ona zmarnowała. A może sęk w tym, żeby stać w jednym miejscu i czekać na cud? To jest jak plan. Nie ma co, pogadajmy sobie. Chociaż mogę podpłynąć trochę w górę, nie powiem. To nie jest aż takim złym pomysłem. Kurs na górę. Tyle węgorzy mi ucieka. Ale dzielnie płynę. Chyba nic mi się nie stanie, nie? Dobrze. Na krótko z węgorzami. Ej, to jakby szło mi trochę na rękę wygląda, ale nie. Minęłam się z węgorzem. I dawać.
miejsce węgorza. Co to było? Co to było? Wielki właśnie. Kalmar. Poraziłem go prądem. Super. Przypominam, papo, że mieliśmy oszczędzać prąd. No właśnie. Nie mogłem się powstrzymać. Ten poziom będzie trwał milion lat. Dobra, w dół. Dobra, teraz drugą. Czuję, że... No tak, drugą Mańkę. Pozioma druga. Nie ta Mańka, kochana. Zjedz to. Teraz dawaj w górę. Ej, ale ja bym wtedy myślała, że ta gra jest zepsuta. Jest! Nie jest, tylko jest zepsuta, wiecie? Bo ona tak wolno idzie i tak wolno w ogóle działa ten level. Ja wiem, że o to w tym chodzi, ale... Ale nie. Jestem na nie. Czuję się jak juror w... Mam talent! Jestem jak Simon Cowell! Simon Cowell? Cudownie. Nie, do tego nie zdążę. I lećmy w górę. It will be good idea. I believe it. Przepraszam ziomeczka, że się spóźnię na wspólne oglądanie filmu, ale on musi rozumieć, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Jedz tego węgorza. Węgorze, nienawidzę węgorza. Jutro jem sushi i na pewno nie wezmę sushi z węgorzem. Bo zamiotuje. Takich nie lubię. Takie są okropne. Szukam jakiejś fajnej zdobyczy. Kto mówią, w tym morzu jest wiele rybek. On będzie mój. Albo nie. Szans. Ale ten drugi, maybe. Nie mówcie, że żadnego nie dostanę, bo mogłam lecieć w dół. Dobra, już myślałam, że to takie draństwo. Nie chcę tego zużywać, bo zaraz będzie, że źle tego zużywam. Yeah! Dobrze jest. Dobra, ja co, muszę się tak skryć. O nie, piszą do mnie. Ja nie mogę, łapię węgorza. Czekajcie, ja tutaj mam kurs. Co on mi napisał? Jak coś. Aha, dobra. Nie wiem. Muszę odpowiedzieć, przepraszam. Ale spoko, patrzę na grę. To daj mi chwilę, dlatego że ja łapię węgorze w Reksiu, a te węgorze nie chcą dać się złapać. Pozdrawiam z odcinka. już nie odczytuję. Czy ja właśnie ominęłam w głupi sposób węgorza? Nieważne. Przepraszam. Przepraszam, kochani, odpisywałam. Dobra, idę trochę w dół, bo tu jest troszkę niebezpiecznie. On powinien jeszcze tyłem je dziabać. No teraz, jak ja mam. Czemu kurde nie? Dał wiadomość głosową, czy nie? Napisał mi łap te węgorze, Jezu. No nie płynie mi to. Dawaj, łap to, łap. Nie podobają mi się te kalmary. Ja będę sobie tak płynęła w prawo. Z nadzieją, że jakiś węgorz się zlituje. Na przykład ten. Będziesz mój. Ej, ale te węgorze to są jakieś te... Nie, nie uda mi się go złapać, więc biorę tego, bo on jest przynajmniej pewniakiem. Chodź. Chodź tu. Chodź tu ty, kanaliu. Mniam. Użyłabym tej spacji, ale boję się. Już mam ponad połowę, nie chcę tego niszczyć. Górę. Oczywiście, bo nie poszłam wcześniej w górę, to...
I teraz będzie jakoś znikąd węgorz na dole, mówię wam. Ktoś mi powie, co ja mam teraz czynić? Pójdę trochę w dół, bo teraz węgorz mnie zaskoczy pewnie z dołu. Nie, jednak z góry. Fajnie, fajnie. Kurde, dwie pieczenie na jednym ogniu buja, no super. Chodźcie. Chodźcie, nakarmcie mnie. Nakarmijcie. Mniam, mniam, mniam. Cudownie. Czuję się od razu troszkę lepiej, nie powiem. Nie ukrywam mojego szczęścia, bo tak... Ej, ale dziady dali mi węgorza i kalmara w jednym tym. Ha, ha, ha. Dobra, ale ten będzie mój. Nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić. Przeżyłam. Nice! Nie wiem, jeszcze jakieś 4? Chyba. Nie, dobra, nie pcham się tam, ja nie chcę. Biedne dzieci, biedni rodzice, którzy musieli to przechodzić. Dobra, idę w górę, trudno. I tak zaraz mi wyskoczy jakiś... O! Super! Jak ja mogę tego uniknąć? Dobra, i teraz w górę. Bo ja nie mogę ciągle... Ja idę w prawo, czy ja stoję w miejscu? Właśnie nie wiem. Chodź, 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 chodź. Tym. Dobra, jeszcze 2. Wydaje mi się, że jeszcze 2 i będzie po sprawie. Nie chcę tam iść w górę, nie chcę. Nie kalmary zjążą. O tak. Najsik. Zjem cię. Dzielnie w górę. No nie. Jakim cudem to coś mnie złapało. Nie mogę spłynąć w dół. Muszę ciągle dawać jak coś... Okej. Co jest? Nie chciał mi go... Beznadzieja, totalna beznadzieja. Ja będę tutaj narzekała. Dobra, teraz chyba 2. Już nie pamiętam. A tak mogę normalnie zejść? Nie, muszę... Już myślałam, że mnie zeżre. Czy ja się w ogóle ruszam? Bo ja nie wiem. Mogę się odwrócić. Chcę węgorza. Już nie wiem, czy to węgorze płyną, czy to ja płynę. Już nic nie wiem, już nic nie chcę. Już? Już myślałam, że gadzina udało nie będzie. Udało się, Reksiu! Po prostu... Zobaczcie, jak mi się futerko naelektryzowało. O, o tutaj. Wierzymy ci na słowo, kreteśie. Papo, te kalmary, okręt podwodny, ten prąd. Przypomniało mi się coś. Co? Wyrocznie przepowiedziała mi, że pokocham wybrańca. No i? Chodzi o to, że Reksio... I nie chcę o tym słyszeć. Zresztą nie czas ani miejsce na to, bo oto wpływamy do wnętrza mur. Tu? Tu? Tu nic nie ma. Gdzie skarb? Poświęciłem całe życie, żeby go odnaleźć. Na pewno gdzieś jest. Muszę tylko dobrze patrzeć. Reksio, zobacz tutaj. Hał, hał, hał. Linia zmiany daty. A, hał, hał. Nie mam pojęcia. Dobra, kochani, ale ten finałowy odcinek, no to już będzie finałowy odcinek, zostawimy na następny oczywiście. Powiem wam jeszcze śmieszną zaraz wiadomość. Zaraz cię znajdę. Mój kolega napisał, łap te węgorze, Jezu, kobieto, na łatwym grasz, jak trudne one mogą być. Tak. Tak to wygląda. Kochani, dziękuję wam, że ze mną byliście. Jeżeli odcinek wam się spodobał, byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go, a my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia, no i cześć!
Kontynuuj grę. Główną. Tak.